Pierwszym znakiem miłości jest umiłowanie prawdy. Czyli trzeba się zgodzić z rzeczywistością. Zachowanie księdza Łukasza Szydłowskiego wczoraj niczym się nie różniło od kapłanów Novus Ordo. Wychodzi, że kapłańskie bractwo świętego Piusa X to jest taka przybudówka dla posoborowej struktury, taka klatka dla tych, którzy kochają tradycję. I skutki tej metody, że można krytykować Bergoglia w tym, czym można, jednocześnie uznając Bergoglia papieża, jednocześnie uznając go za papieża, nie dopuszczając opcji, a może non habemus papa od ponad pół wieku. I takiej zagrywki, że będą w mszale być może księża, którzy nie mówią imienia Bergoglia, ale publicznie się do tego nie mogą przyznać. Czyli większej troski o strukturę niż o prawdę. Rzecz, że na sądzie ostatecznym nie stanie struktura, bo te tworzą ludzie. Tylko pojedyncza dusza, bez przełożonego. Ksiądz Łukasz się spotka na sądzie ze swoim stwórcą. Nie będzie miał przy sobie sztelina, który powie, ja mu tak kazałem. On się mnie bał, miej wzgląd, panie, na niego. Tylko ksiądz Łukasz będzie odpowiadał za to, jak traktował wczoraj pana, jak śmiecia. Klerykał nad klerykał. I prawdopodobnie ma te techniki wyćwiczone. Bogu dzięki to widzieć, Matce Najświętszej zanosić. Daj Boże, umierać będziemy z gromnicą w ręku. Niech nas cały świat przeklnie, bylebyśmy my prawdy i miłości nie zdradzili. I biada temu, kto zdradzi. Będzie miał zaplecze u ludzi, ale niech się Boga wtedy boi. Szteli nas do nieba nie wprowadzi. I inny też nie. Tylko sam, bo Pan Bóg, Matka Najświętsza. Pan Bóg czcigodny, wierny błogosławi. Za księdza Łukasza będę się modlić, włączając ten katalog nazwisk. Pan Bóg mu odpuści, co wczoraj mówił, robił i za to, jakie serce ma.